Od wielu lat jest mi bliski obraz księdza Zigera Kedera, niemieckiego malarza, który bardzo odżył we mnie, w moich myślach, w mojej wyobraźni, w tych dniach, kiedy świat dotyka choroba koronawirusa. Ten obraz tak mocno we mnie pracował, że wręcz czekałem na inicjatywę Ojca Świętego, żeby poprosił o modlitwę wszystkie religie świata, o modlitwę w intencji ustania pandemii. Ten obraz bardzo mocno żyje we mnie wspomnieniami spotkania modlitewnego, jakie Jan Paweł II zorganizował w Asyżu 27 października 1986 roku. Bardzo moim zdaniem prorocza wizja świata wtedy. Rok pokoju zaprasza papież do Asyżu przedstawicieli różnych religii świata, nie tylko chrześcijan, żeby razem wołać do Boga o pokój. Nie wspólna modlitwa, oddzielne modlitwy w innych miejscach, ale w tej samej intencji. Obraz Zigera Kedera pokazuje potop. Arka osiadła już na skalę. Gołębica przynosi już zieloną gałązkę oliwną, to znaczy, że wody opadły. Jest nadzieja, jest życie. W tle tego obrazu widzimy tęczę, znak przymierza, jakie Bóg rozciągnął na niebiosach, mówiąc, że już nigdy nie będzie karą potopu karał ziemi. Ten obraz jest namalowany w konwencji bardzo współczesnej. Kiedy się przyglądamy tej kompozycji, to widzimy, że przed skałą, na której jest arka, jest ginący, zdychający ptak. Kluczem do tego ginięcia ptaka jest na horyzoncie tonący tankowiec, ropa rozlana na powierzchni wody. Ten ptak ginie w zniszczonej przyrodzie. A jak popatrzymy w głąb wody, to widzimy tam wojenny złom świata. Człowiek, który może zniszczyć piękny, stworzony przez Boga świat. W arce, w otwartych wrotach widzimy cztery postaci. To są osoby o różnych kolorach skóry, różnych rysach twarzy, reprezentują cały świat. I ten ciemnoskóry człowiek, który ma poranioną, zabandażowaną rękę, w imieniu wszystkich wyciąga dłoń w stronę gołębicy. Wszyscy patrzą w stronę gołębicy. Płyniemy wszyscy w jednej arce. Jesteśmy jakby na jednej tratwie jako świat. Pan Bóg jakby jest bezsilny wobec tego, co może uczynić człowiek. Korzystając z wolnej woli, może zniszczyć stworzony przez Boga świat. Ratunek jest w tym, żeby wszyscy wyciągnęli rękę ku Bogu, ku życiu, ku gołębicy. Ten ginący ptak i ta gołębica tworzą takie napięcie. W centrum tego napięcia jest arka i ci przedstawiciele całego świata. Używając myśli Jana Pawła II, powiedzielibyśmy: napięcie między cywilizacją życia i cywilizacją śmierci. Człowiek żyje w tym napięciu, musi dokonać wyboru. Ci z obrazu wybierają życie. Ufam, że ta modlitwa, do której zaprasza nas Ojciec Święty Franciszek 14 maja, modlitwa post w intencji ustania pandemii, modlitwa post uczynki miłosierdzia ludzi różnych religii świata, przyniosą błogosławiony owoc. Przede wszystkim nawrócenia, naszego nawrócenia, innego spojrzenia na świat. I ufam też, że ratunku dla świata w czasie panującej pandemii. Włączmy się w to dzieło.
Niech ta modlitwa, post przyniesie błogosławiony owoc też dla naszego wewnętrznego życia.